A więc witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Po miesięcznej około nieobecności najwyższa pora, by się przypomnieć o sobie, moim wszystkim kibicom, którzy mój kanał odwiedzają. Jakoś tak nie było beny do nagrywania, ale myślę, że nikogo tym tematem bardzo nie zraziłem do swojej osoby. Dalej chętnie będziecie mnie oglądać. W tej chwili jest naprawdę wysyp filmików różnego rodzaju na internecie. Hodowcy się nasi wzięli dość fajnie za nagrywanie, także jest w czym wybierać, przebierać. Każdy może sobie tam o te subskrypcje uruchomić i na bieżąco widzieć to, co dodaję. Zachęcam oczywiście ja też do śledzenia mojego kanału. Myślę, że teraz będę coraz bardziej aktywny w temacie filmików, no bo jednak coś się pewnego dzieje. Pierwsze takie fajne wydarzenie, które ja najbardziej lubię, to jest odkładanie gąbków młodych właśnie. Chwilę temu właśnie zakończyłem odkładać 30 sztuk młodzików z pierwszego lęgu z łebnika rozpłodowego. Jest tam jeszcze około 10 sztuk, ale to myślę, że jeszcze dosłownie jakieś 4-5 dni poczekamy na nie. Ja mam taką zasadę, no przede wszystkim powiem, że filmik na pewno dzisiaj nagrywam tak bardziej do młodszych hodowców, no bo starsi hodowcy takie tematy jak przekładanie młodych, to oczywiście mają praktycznie w jednym paluszku, przynajmniej powinni mieć, także myślę, że młodzi hodowcy skorzystają może troszkę z tego filmu. Chociaż ja o tym już pewnie mówiłem nie raz, no ale tak myślę, w ramach przypomnienia przypomniemy, jak to u mnie się odbywa. Przede wszystkim u mnie młodziki są odkładane w takim momencie przeważnie, jak zaczynają mi z celek same wychodzić. Jak pod szyłkami mają już, może nie do końca zarośnięte, ale już prawie że. Wtedy już na dół sobie schodzą, na dół i już same zaczynają sobie jeść z głównego karmika w głębniku rozpłodowym. Już i wodę dają radę znaleźć. I takie młódki, mi się wydaje, są najbardziej odpowiednie do przenoszenia. No ja widzicie, tak sobie wyglądają. Wiadomo, teraz troszkę takie wystraszone, no bo są na nowym miejscu. No, za parę dni będą już wyglądały na pewno bardziej urokliwie. Na tą chwilę takie są maluszki dosłownie. Ja widzicie, jest papier, jest słoma. To dodaje takiego klimatu, pewności gąbkom, one się szybciej wtedy uspokajają, w kubkę się zbijają, grzeją się nawzajem. Jak to dzieci, no są wystraszone, potrzebują parę dni takiej bardziej przytulnego miejsca, żeby się przyzwyczaić. Za parę dni oczywiście papier będzie wywalany, bo tam na tym papierze, wiadomo, będzie się dużo kału gromadziło, a nie o to chodzi, żeby jednak te gówna siedziały, także papier za jakieś 2 tygodnie góra będzie już wyrzucony i wtedy zostaną już same ruszta. Oczywiście część gębników ruszta ma nieprzykryte, no to po to tak robię, żeby po prostu gęby się uczyły po rusztach fajnie chodzić. No to jeden temat mamy już załatwiony i tak, drugi temat. No ja jak już od kilku razy mówiłem, jestem zwolennikiem taki młody przy przenoszeniu, zabezpieczenia ich. Daję zawsze takim młodym jedną tabletkę TKK do dzioba. Daję kropelkę U200. Ktoś zaraz to jest skomentuje, po co kropelka U200, skoro to jest inwermektyna. No, ale ja ze swojego doświadczenia wiem, że kropelki U200 stosuję już od X lat. Miałem też dostęp do inwermektyny, ale jakoś wtedy coś chyba nie tak było z tą inwermektyną, no bo pokazały mi się piórojady gąbków, a po U200 jakoś do tej pory nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek miały jakieś głębie piórojady. Także jestem bardziej do tych kropelek przyzwyczajony i je stosuję. Także jedną kropelkę daję na kark, jedną tabletkę do dzioba przeciwko rzęsińskowi. Każdy młody jest tak zabezpieczony. No i trzecia sprawa, co robię, to jak widzicie, zakładam wszystkim młódkom znaczniki. Zawsze w innym kolorze. Pierwszy lęk będzie miał kolor żółty, drugi lęk będzie miał inne kolory, trzeci będzie miał lęk, znaczy trzeci nie, z gąbnika lutowego będzie miał jeszcze inne kolory.
Będę puszczał jeszcze sobie po jednym łódku z glennika lotowego. Także planuję około 60 sztuk po głębiach rozpłodowych z dwóch lęgów i z głębnika lotowego po jednym łódku z gniazda. Jednego sobie i tam jednego dla kolegów, co mieli zamówione. To ja mówiłem już nie raz, ja mówię szczerze, pierwszego lęgu nikomu nie sprzedaję, drugiego lęgu praktycznie też. Jestem tego zdania, że pierwszy, drugi lęg, szczególnie nowe pary, nowe zestawienia, takie gąbki muszą u mnie zostać, ja je muszę wytestować, przepróbować, co jest grane, jak się będą prezentowały, a dopiero później, jak coś o nich będę już wiedział, to dopiero wtedy takie gąbki z trzeciego, czwartego lęgu mogą być do sprzedania. A tak to pierwszy celtyński lęk zostaje u mnie. Myślę, że to jest jak najbardziej uczciwe. Dużo hodowców widzę też pierwsze całe lęgi sprzedają, ale ja tego zdania jestem, że jednak pierwszy lęk to musi u mnie zostać i ja muszę gołębie wszystkie pierwszego lęgu sobie przetestować. Szczególnie po gołębiach mówimy teraz rozpłodowych, bo po letnikach jak najbardziej po jednym łódku też sprzedaję. No i co jeszcze tutaj ciekawego można powiedzieć? Karma w takie dni przy przenoszeniu i przez około miesiąca będzie, tak jak widać, a pewnie widać, to jest karma dla gołębi ozdobnych, ozdobne bez kukurydzy. Myślę, że lepsza niż BK na ten moment. Nieraz i BK stosowałem, ale myślę, że ona jest lepsza, bo jest groszek drobniejszy, a gołębie młode jednak myślę, że raczej żeby miały tego drobniejszego. Jeszcze sobie popatrzę. Nie, to jest, przepraszam, to jest tym popcornem. Ozdobne bez pszenicy, ale z popcornem. Tak, to jest ta karma. No i taką karmę bym dostawał około miesiąca. Łatwiej mają po prostu z trawieniem. Takie grube grochy to są niewskazane. Szczególnie w tym momencie. W gębniku rozpodowym jak najbardziej przy karmieniu takie karmy BK stosuję, ale tutaj teraz nie. No i tak to wygląda. No i wodę daję, o ja widzicie, w takich pojemniczkach. Też tak około 2 tygodni w takich pojemnikach. Tu jest specjalnie taki wycięty w płycie na głębokość na ten pojemnik. To jest taki przerobiony grytownik. Po to takie zrobione, żeby po prostu woda się na boki nie rozlewała, bo te mutki jak podchodzą, zaczynają na tym brzegu stawać, no i huśtają, aż wodę wylewają, no i wtedy robi się niepotrzebne kałuża pod spodem i wilgoć. No i drugi pojemnik jest taki, jak widzicie, to jest taki dla drobiu. Też bardzo praktyczny, bo gąbki fajnie wodę widzą w nim, jak się zaczynają chlapać, no to wtedy podchodzą, nie mają, znaczy mają lepiej wodę znaleźć przede wszystkim. To jest najważniejsze, żeby gołębie młode były dobrze nawodnione, żeby nie mrugały oczkami, no bo wtedy zacznie się problem, jeśli takie mutki będą przysnięte. Także w takich pojemnikach mają parę dni wodę i wtedy szybko się uczą. Później będzie zmiana na pojemniki belgijskie, ale to za jakieś 3 tygodnie, tak jak mówiłem, 2-3 tygodnie, jak wszystkie będą fajnie piły. No, a przed lotami będę dawał pojemniki takie, co widzieliście pewnie na lotach młodych w tamtym roku. Mam od kolegi Grześka Lesia, który je produkuje, takie z nierdzewki. Bardzo fajne pojemniki, one są ekstra, bo gołębie się uczą z nich pić i to mają taki podobny system jak w kabinie. Także też to jest ważny temat, bo te gołąbki później w kabinie wiedzą, jak się zachowywać, gdzie wodę szukać. Na pewno im to pomaga niż utrudnia, no nie? Ale to dopiero wtedy daje, mówię, przed samymi lotami około miesiąca. No tak te moje kruszynki wyglądają. Na razie wszystko fajnie się wychowało. Ile młodych się wykluło, wszystko elegancko. Nie było ani jednego mutka, który by się po prostu nie nadawał do odsadzenia, że miał jakąś wadę, jakiś szczuplejszy albo coś, wszystkie fajne grubaski.
rodzice po prostu o nie zadbali. A tam niestety parę starszych gąbków w rozpodzie miały jajka, ale czyste, trudno się mówi. Mam tam kilka takich zasłużonych weteranów z rocznika 8-9. Wśród nich i Messi niestety też miał czyste jajka. No nic, trudno się mówi. Teraz został inną samicę, wrócił znowu do boksu, bo tam mu troszkę dokuczały. Szczególnie jeden samczyk go trochę przeganiał, także zmieniłem miejsce. W głębniku poszedł sobie na swój boks, w którym był tamtym roku. Zobaczymy, może coś się jeszcze uda po nim w tym roku wychować. No i taki krótki filmik, myślę, że byłoby prawie na tyle. Gołębik oczywiście był wcześniej wyczyszczony, zdezynfekowany, opryskany i pod spodem, i celki, wszystko było fajnie wymyte. Także przyjmujemy nowych gości czyściutkim gołębniczkiem. Tak się zawsze powinno robić. No. W gołębniku lutowym w tej chwili wszystkie pary mają praktycznie mutki, takie dwutygodniowe. Także według planu wszystko idzie. Na pierwsze loty będą szły od młodzika. Taką metodę w tym chwili sobie zaplanowałem. Jeszcze parę dni będę robił obiegówkę na zmianę. Samniczyki będą karmiły mutki w dzień, samiczki na wieczór. Dużo par ma po dwa młode. Praktycznie 100% jajek się wykluło. Także było super u gołębi lutowych. Będziemy testować i po letnikach. Planuję około 100 młodych puścić, tyle obrączek wziąłem, setkę, także pierwszy, drugi lęk będzie z rozpodu, tak jak mówiłem, dla mnie i po jednym z gołębnika lotowego. Gołąbki lotowe w tej chwili są na wolnym oblocie. Puszczam je od godziny 10 do godziny 18 praktycznie. Latają sobie, nie wnikam. Zakładałem wczoraj chipy, ani sztuki jednej nie brakuje. Wszystkie gołąbki są te, które były zgłoszone, także nie dała się ani sztuka jastrzębiowi złapać. Myślę, że to dzięki temu, że praktycznie całą zimę były puszczane, przynajmniej wtedy jak się dało gołębie oczywiście puścić, latały sobie. Dzięki temu nie były zapasione, dzięki temu są takie, jak mają być ogólnie lekkie w ręce, także fajnie śmigają. Myślę, że to jest duży plus. Oczywiście żaden gołąb skrzydła już nie łapie, jak parę lat temu. Że zawsze na wiosnę był problem z tym skrzydłem, także teraz ten temat już jest u mnie opanowany. Wróciłem do starej metody, przy której nigdy mi skrzydła nie łapały i myślę, że nie żałuję. Tym bardziej, że ani sztuka koło domu nie zginęła, to już jest fajny plus. Jednak takie systematyczne latanie jest dobra sprawa, bo gołębie mają i kondycję, i są lżejsze, i no i szybsze, no nie? Szybsze, nie dają się złapać tak zbytnio. Wiadomo, ja bym widział, że gdzieś tam ostro atakuje, no to wtedy byłyby przymykane, no nie? No ale widzę, że nie ma jakichś akcji dziwnych przy mnie, szczególnie jak ja tu na obloty obserwuję nieraz, jak sobie latają, no to nie widzę w ogóle praktycznie jastrzębia. Ale tylko się cieszyć, bo nie wszyscy mają takie szczęście. Dużo hodowców, wiadomo, narzeka, bo to jest w tej chwili plaga już u nas. No i tak. To jest. Maluszki się pochowały tam z tyłu, są wbite w kubkę. No nie. No i tam też pod spodem pod regałem siedzą. Nie chcą wyjść, ale tutaj kwestia czasu i jak ja pójdę, to nie będę miała wyjścia, będę musiała sobie wyjść i szukać coś dziubnąć. Na tą chwilę grytów jeszcze nie daję. Ja gryty daję tak dopiero około tygodnia po przeniesieniu. Szczepienie
będę robił tak jak zawsze około 4 tygodni po przeniesieniu. Nie szczepień do takich małych, młodych po przenoszeniu. Mam taką zasadę, że dopiero aż już troszkę sobie posiedzą w tym głębniku, troszkę stężeją, troszkę się już tak wyrosną, dopiero wtedy ja głębiej szczepię. A będą szczepione tradycyjnie. W sumie 3 razy, nawet 4, bo jeszcze na ospę, ale to dopiero miesiąc przed lutami. Także będzie szczepionka RP używana na pewno będzie używany mycosalmowir. W tamtym roku było bez adeno praktycznie, gąbki się fajnie trzymały. Mam nadzieję, że w tym roku nie będzie gorzej. Także co, koledzy, koleżanki, myślę, że taki 15-minutowy filmik wystarczy. Przypomniałem o swojej hodowli. Zapraszam oczywiście do oglądania. Myślę, że pomalutku będziemy się rozkręcać i coraz więcej filmików będziemy nagrywać. Czekamy na pierwsze loty próbne. Ja jeszcze oczywiście nigdzie nie byłem, nie jestem zwolennikiem takiego szybkiego rozlatywania gołębi. Dopiero mam w planie około tygodnia przed pierwszym lotem konkursowym. Na lot próbny zobaczę, czy będę dawał, czy nie, będę widział. No ale prawdopodobnie nie, no będę miał mistrzostwa Polski w karate, także pojadę dzieciakami kibicować do Wieliczki, także sobie pierwszy lot prawdopodobnie odpuszczę. No nie jestem jeszcze pewna 100%, ale tak mi się wydaje, że tak pewnie będzie. O, za to sobie sam wywózkę zrobię, myślę, na jakieś 50 km. Raz, drugi, może 3 razy nawet. I dopiero do kabiny pójdą. Ale to mówię, pogoda musi być fajna, musi być ciepło. W tej chwili pokazują, że temperatura już codziennie będzie coraz to wyższa. Pokazują, że będzie nawet 18 stopni za jakiś tydzień czasu, także myślę, że warunki do wypuszczania powinny być fajne. I będziemy działać. Także na tą chwilę byłoby wszystko. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.